Witajcie. Zaczyna się październik, no to kolejny miesiąc warto e, podsumować co się udało w poprzednim zrobić i co planuję zrobić w następnym. Więc od razu od tego zacznę. No i to co oczywiście wiedzą ci co oglądają Gdzieś tam moje filmiki, no to jest nowy Capital Profundity na 7 gwiazdkach, właśnie teraz e, trwa jeszcze, ch ch chyba się, że się skończył, właśnie event na Profundity, już drugi, e, więc co miesiąc będzie. No i jak wiadomo, mam na 7 gwiazdek. Statek już zrobiony, więc no bardzo dużo kryształów to kosztowało. Także e, nie polecam. Najlepiej zrobić na przykład, jeżeli się ma te kryształy na 6 a potem w następnym evencie dociągnąć 7. Natomiast z racji tego, że o jeden speed jest większy kapitał, niestety musiałem dać omikron, chociaż ten omikron jest całkiem niezły. Mogę go spokojnie polecić, ale żeby ten statek miał te, e, ile tutaj jest, 194 speed, niestety trzeba o. Omikron Radusowi dać, wtedy bez niego ma 193, chociaż na szczęście Mirrory nie są takie złe i bez tego da się też grać, więc 1+, jeden, jeden ale chyba warto dać, bo ten Omikron nie jest taki zły na Grand Arenie. Powiedziałbym, że nawet całkiem w porządku, a statek ten jeden speed dodatkowy zyskuje, więc z Profundity odhaczony. Lecąc dalej z Rebeliantów, tak jak zapowiedziałem, tak się udało też i zrobić. Tutaj jest Asokatano Tano, Falkrum na relik 8 podciągnąłem. E, raz grałem póki co na Territory Wars, e, no podciągnąłem po to, żeby dać ten Omikron, ktuta, który tutaj jest pod ter Territory Wars. Grałem, ale przeciwko Radusowi, więc nic szczególnego, no zb Radus zbity bez żadnych problemów, ale czekam, aż coś przeciwnicy dadzą Starkillera w obronę. Teraz właśnie są y, 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 teraz nawet nie zapisy, już obrona jest pod Territory Wars, no i tam mam nadzieję, że jakiś star killer będzie i będzie można nagrać filmik jak ta w Halkrum sobie radzi. Mody mam takie jak tutaj widzicie, przede wszystkim Critical Damage i przede wszystkim Offense trzeba jak najwyżej, chociaż jeszcze mody nie mam przeslajsowane, ale pewnie taki set jak tutaj widzicie zostanie, czyli Offense, Critical Damage, no i Critical Damage cały, cały set, no i reszta gdzieś tam szukać tych statów, które były im potrzebne, czyli Offense, no i Troszkę, e, troszkę speed. No i pewnie przesliceowane będą przeze mnie te mody, które tu są. Strzałka, strzałka e, Speed, akurat mam na niej, ale może kiedyś ofens dam, kto wie, zobaczymy. Więc Falcon Room e, odhaczona. Z droidów zebrałem na 7 gwiazdek, tego 50 RT ale jak widać na razie go nie giruję, bo są inne rzeczy w chwili obecnej do, do roboty, ale przynajmniej 7 gwiazdek już mam z głowy, więc kolejna rzecz odhaczona z Jedi. Tam chyba kogoś miałem zrobić, tak, Ile Secura jest relik piąty pod to, żeby omikrony działały. Kiedyś muszę Baris ofi podciągnąć, na pewno żeby pod, pod nią też działał, um, działały datakrony. O to chodzi, żeby te z levelu 6 działały tam minimum relik 5. No i jest też Dżuhani, którą podciągnąłem na relik, właśnie 5, dokładnie pod to samo czyli, żeby działały datakrony przede wszystkim sta ze Starkillerem na um, Territory Wars, bo na Grand Arenie taka super ona nie jest ta Dżuhani, ale przede wszystkim właśnie pod Territory. Wars zbierana no i to chyba tyle z tego co się udało zrobić i w chwili obecnej Conquest zaraz rusza w poniedziałek konkretnie 3 października no i będzie to ostatni gdzie będzie Ben Solo za, tam w czerwonej skrzynce maksimum jego szardów no i już jestem prawie, że gotowy po to, żeby zrobić mu relik 8, Taki planuję mu dać. No i zobaczymy, jak to będzie grało. On ma mikrony pod Grand Arenę. Jeszcze nie wiem, które dam, szczerze powiedziawszy. Ale to się jeszcze okaże. W przyszłym miesiącu pewnie wam powiem, co, co mu dałem. Ale tam, gdzie on, nie, gdzie on ma nieśmiertelność, chyba dopóki, dopóki Ray hmm, hmm, ma powyżej 50% HP, chyba ten ten będzie najfajniejszy. Tak, właśnie, właśnie, właśnie ten. Więc chyba, chyba, chyba przynajmniej ten jeden, ten Force Dyad mu pewnie, pewnie dam, ale to jeszcze się okaże. W każdym razie, no, gir już gotowy, tylko zbieram właśnie do relików te części z kantiny i będzie będzie Ben solo Relic 8, zobaczymy jak się będzie sprawował, więc od razu może sobie nawet do ulubionych godami mm. i niech tam sobie siedzi i teraz tak. Mm. Po tym jak zrobię sobie Bena solo, muszę wreszcie podciągnąć Malgusa i Malgusa podciągnę pod relik 8, żeby wreszcie działał. Na nim mam jeden y, omikron ten, ten właśnie tutaj y, na liderce. No, i zobaczymy jak to będzie szło e, dalej. No, i później po prostu plan jest taki, żeby zrobić wreszcie łampę Sajona na Relic 5 i Starkillera na Relik 8. Mm, no, i takie są plany na najbliższy miesiąc. Jeżeli macie jakieś pytania co do Starów z Galaxy możecie spokojnie zadawać je w komentarzach. A w międzyczasie przypominam, że w, w sklepie jest ale zresztą będzie właśnie tak, jak tutaj ta jedynka podkreślone jest po prostu e, kalendarz kolejny więc warto się nim na pewno zainteresować, chociaż jest tam w nim raczej mm, syf w tym kalendarzu, ale zawsze trzeba odebrać. No nic, to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy o Heroes.